Szczęść Boże, coś wam powiem. Pewien rekolekcjonista wygłosił długie, dobrze przygotowane, urozmaicone przykładami kazania na temat nawrócenia. Po skończonej nauce usiadł do konfesjonału i czekał na penitentów. Przychodzili różni ludzie z powszednimi grzechami, aż wreszcie przyszedł człowiek po 30 latach od ostatniej spowiedzi. Gdy ksiądz dopytywał, co go tutaj przywiodło, myśląc, że to wpływ jego słowa, usłyszał. Po pół godziny ksiądz powiedział, że to połowa, więc czekałem na drugą z nadzieją, że będzie lepsza. Ja pomyślałem o swoim życiu, bo minęła już moja pierwsza połowa, a chcę, by druga była lepsza. I to właśnie pokazuje, że nie zawsze dobre słowo trafi tak w człowieka, jak spojrzenie na siebie i wyciągnięcie wniosków, że coś należy zmienić. Czasem człowiek jest tak zagubiony w sobie, że nie może zrobić kroku w żadnym kierunku. Odbija się od ściany, nie mogąc podjąć żadnej decyzji dotyczącej swojego życia. Zmienić pracy, określić się, co w ogóle chce robić, bo codzienność przypomina mu dzień świstaka. Jedyne, co się w nim zmienia, to dni miesiąca, które pokazują upływający czas. My tego czasu nie możemy przegapić. Dajemy sobie go dużo do nawrócenia, bo nieustannie się usprawiedliwiamy, że nie jest z nami tak wcale źle. Są gorsi od nas. Wybielamy się, wpędzając się w jeszcze większe zagubienie. Aż przychodzi moment, kiedy musimy powiedzieć dość. Nawrócenie jest wezwaniem do buntu i w konsekwencji zmiany dotychczasowej sytuacji życiowej. Tam, gdzie jest nam źle, tam potrzebne są zmiany. Nawróceniu towarzyszy zawsze poczucie wolności i radości. José María Escrivá zapisał, że nawrócenie jest sprawą chwili. Uświęcenie jest dziełem całego życia. Nawrócenie ma to do siebie, że jest procesem rozumienia obecnej sytuacji, ale jest także powolnym powrotem na właściwą ścieżkę postępowania. Każdy moment jest dobry, by tego dokonać. Skoro Jezus przywołuje obraz ogrodnika i figowca, to pokazuje nam, że my jesteśmy tym drzewem nieurodzajnym, a On tym, który cierpliwie czeka na nasze owoce. Patrząc na ludzi, którzy utracili wiarę i zagubili się duchowo, nie możemy myśleć, że są większymi grzesznikami niż ja. Jeśli nie odnawiamy się duchowo, jeśli nie pielęgnujemy miłości, jeśli nie staramy się, by rodzina była miejscem wzajemnej miłości i domowym kościołem, to wszystkich nas może spotkać ten sam los. My po prostu potrzebujemy troski, zasilenia, które podtrzyma nasze życie. Potrzebujemy tego nawozu, aby wzrastać. A jest nim Słowo Boże. Tu dzięki Słowu wypowiedzianemu na początku dziejów staliśmy się, bo zostaliśmy wymarzeni i stworzeni z wielkiego pragnienia Boga. Słowo dało nam życie i nieustannie je daje aktualnie. Karmienie się nim sprawia, że jest w nas więcej spokoju, cierpliwości i łagodności. Czas oddany Bogu na modlitwie sprawia, że nic nam z Niego nie ubywa w życiu. Katechizm Kościoła katolickiego podpowiada, modlimy się tak, jak żyjemy i żyjemy tak, jak się modlimy. Dajmy Bogu działać tam, gdzie czujemy się zupełnie bezradni.